Skazani na kolej, tak mówią sami o sobie. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego odciska się piętnem na historii kolejnej miejscowości. Historii, która się powtarza. Teraz w Palowicach koło Rybnika trwa protest przeciwko budowie kolei. Mieszkańcy nie chcą tracić swoich domów i spokoju, a ich pomysł na życie nijak nie łączy się z koncepcją CPK. Tym bardziej, że w wielu punktach na razie nie mieli szans jej poznać. Fatima Orlińska. Palowice biją na alarm. A to za sprawą niewiedzy, która, jak mówią sami mieszkańcy, nastała po tym, gdy w Polsce zmienił się rząd. O inwestycji CPK w województwie śląskim ministrowie mówią niewiele, choć w lutym tego roku pełnomocnik do spraw projektu obiecywał lokalnym społecznościom, że informacje będą przekazane, jak tylko zakończy się audyt. Miało to nastąpić końcem czerwca. Dziś w Palowicach, w kilku kluczowych miejscach, można zobaczyć zdjęcia mieszkańców ubranych w więzienne stroje. Skazani na kolej dużych prędkości, bo generalnie tak prawdę mówiąc jest. Zostaliśmy skazani, bo my nie ma dialogu, nikt z nami nie rozmawia. My nie mamy narzędzi, żeby walczyć. I to są nasze takie oddolne działania, takie akcje społeczne, które mają na celu pokazać dramatyzm tych mieszkańców, którzy żyją w zawieszeniu już od paru lat, bo przecież my walczymy przeciw tej inwestycji już dobry, można powiedzieć, nawet czwarty rok. Liczne protesty, liczne pisma, przepychanie się z władzą centralną, rządową i na razie wiemy, że bez skutku. Dlatego mieszkańcy wzięli udział w niecodziennej sesji zdjęciowej, w ramach której sukcesywnie będą publikowane kolejne fotografie. Ponadto przed wielkim protestem w Katowicach, które zapowiadają na wrzesień, stworzyli petycję do wojewody śląskiego z prośbą o zwołanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Chcą móc nie tylko wypowiedzieć się w palącej dla nich sprawie realizacji linii 170 przez Palowice, ale i posłuchać, co do powiedzenia mają rządzący. Ten dialog jest potrzebny. My musimy wiedzieć, na czym stoimy, a my nadal nie wiemy. Wiemy jedynie, że będzie robiony Y, Poznań, Wrocław, Warszawa. Wiemy, że będzie robione trochę mniejsze lotnisko w Baranowie, ale na temat linii 170 nikt nic nie powiedział, nie potwierdził, nie zaprzeczył. No i efektem jest takim, że my musimy siąść do rozmów, zarówno samorządowcy, jak i strona społeczna, jak i strona rządowa. No i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. My mamy pewne rozwiązania, widzimy, że są szanse na to, żeby tą linię, jeżeli by już miała być, poprowadzić ją tak, żeby nie niszczyła nam przede wszystkim środowiska. Bo to przede wszystkim na argumenty środowiskowe wskazują od lat mieszkańcy Palowic, sprzeciwiający się inwestycji. Poza wysiedleniem setek ludzi niewielkiej wsi grozi zniszczenie pojezierza palowickiego leżącego na terenie Parku Krajobrazowego, przez które planowana jest trasa 170 Katowice-Ostrawa. Mieszkańcy podkreślają, że chcą poznać scenariusz, który pisze im Warszawa. Jak przekazała nam dziś rzeczniczka prasowa spółki CPK, obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy linii. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowo-przestrzenna. Złożyliśmy też wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W przygotowaniu jest też raport oddziaływania na środowisko, który jest opracowywany zgodnie z wytycznymi, które otrzymaliśmy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Obecny wariant przebiegu tej linii kolejowej został wybrany po przeprowadzeniu licznych konsultacji. Przeprowadziliśmy około 100 spotkań z mieszkańcami. Prace nad projektem będą mogły wejść w kolejny etap po otrzymaniu decyzji środowiskowej. Na tę trzeba poczekać do 2025 roku.